od 2016 roku nie były podnoszone czynsze w lokalach komunalnych. Stawka wynosi 7 zł i 15 groszy, ale to nie oznacza, że obowiązuje wszystkich najemców. Stawka maksymalna za metr kwadratowy oznacza, że stosuje się ją dla mieszkań, które spełniają zgodnie z uchwałą Rady Miasta wszystkie punkty i mają największy standard. A takich mieszkań komunalnych, które spełniają standard taki najwyższy spośród 1300 miejskich lokali jest 14. Pozostali płacą mniej. Średnia stawka czynszu za lokal komunalny w Kołobrzegu to 5 zł 41 groszy za metr kwadratowy. Najniższa stawka to 2,50. Wpływy do budżetu z tytułu czynszów i innych opłat, jeśli chodzi o najem lokali, to 7,7 miliona złotych. Natomiast wydatki ponoszone przez budżet to 13,4 miliona złotych, czyli nie bilansujemy się tutaj na 5,5 miliona. Po podwyżce czynszu do 9 zł 25 groszy ta maksymalna stawka znowu obejmie tylko mieszkania o najwyższym standardzie. Miasto nadal będzie dokładać do utrzymania lokali komunalnych i najmu socjalnego 5 milionów złotych. Dlatego, że rosną wszystkie ceny. Bardzo często jest tak, że mieszkaniami, po prostu gmina ma mieszkania w jakichś wspólnotach, tam administratorzy też mają swoje wynagrodzenia, które przez ten czas 5 lat rosną, bo to są ceny rynkowe. Płacimy za remonty tych mieszkań, drobne naprawy, różnego rodzaju inne opłaty. Co ciekawe, w Kołobrzegu zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wynosi 7 700 000 zł. Ponad 5 milionów to zadłużenie tych osób, które zostały już eksmitowane z miejskich nieruchomości. Natomiast na liście oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego cały czas jest około 400 rodzin.